Nagranie ruszyło, także oficjalnie witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Ateiści bez kwarantanny. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Rola Kościoła w historii Polski. No i będziemy mówić o bardzo politycznych sprawach, drażliwych być może dla niektórych, ale przeżyjemy. Tak jak powiedziałem na wstępie, będę gospodarzem, nazywam się Jarek Kowal i będę miał możliwość włączyć i wyłączyć komuś mikrofon, gdyby ktoś nam chciał powiedzieć jakąś propagandę pisowską na przykład, to go wyłączę, od razu zapowiadam. Oczekujemy rozmowy, jak to między przyjaciółmi czy na umieninach u cioci, wymieniamy się poglądami na temat Kościoła i dzisiaj też tak to będzie z grubsza przebiegać. Także wracając do tematu o roli Kościoła. Wydaje mi się, że zgodzimy się z tym, że przyjęło się mówić, że historie piszą zwycięzcy i ta cyniczna reguła jest niezwykle praktyczna. Zwykle osobnicy, którzy dorwali się do władzy, usiłowali interpretować historię tak, aby legitymizowała ich władzę, podkreślała zasługi, dodawała splendoru. A jeśli fakty były przeciwne temu, no to tym gorzej było dla faktów. I tak było zawsze, od średniowiecza poprzez wszystkie wydarzenia, które do dzisiaj obserwujemy. Dramatycznym przykładem takiej zmiany historii, usiłowania zmiana historii jest na przykład prawda o wypadku w Smoleńsku, także możemy to na świeżo sobie przećwiczyć. Więc przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy kłamią bez żenady, a dziś będziemy mówić o historycznej roli instytucji, która uchodzi za krynicę prawdy i moralności. Ponieważ jednak państwo watykańskie i jego polska agentura oprócz prowadzenia swoich owieczek do życia wiecznego na niebiańskich pastwiskach prowadzi także swoją ziemską politykę, zachodzi nieśmiałe podejrzenie, że fakty historyczne mogą być przez nich interpretowane w sposób nadzwyczaj specyficzny, bo nikt nie śmie chyba oskarżać Kościoła o bezczelne kłamstwa. Jak to nie? W dzisiejszej rozmowie usłyszymy różne tezy, być może argumenty, które będą przydatne w naszych dalszych dyskusjach ateistycznych w obronie świata przed zabobonami. Usłyszymy też refleksje, które przychodzą do głowy ludziom rozumnym, gdy obserwują, w jak pokrętny sposób historia splata losy narodu ludzi przyzwoitych, acz prościutkich, z organizacją oszustów i manipulantów w sutannach. Zanim na mapie pokazała się Polska, organizacja kościelna przybrała już swoisty charakter. Koniecznie trzeba przypomnieć, chyba Państwo znacie takiego osobnika jak Eusebiusz z Cezarei, pierwszy chrześcijański historyk, który twierdził, że kłamanie dla dobra Kościoła jest czynem chwalebnym, świątobliwym i godnym pochwały. Najwybitniejszy specjalista od średniowiecznej kreatywności chrześcijańskiej, dogmatyczny teolog i apologeta imieniem Tertulian, mówił tak, że to pewne, bo to niemożliwe. To bardzo użyteczna zasada, bo innymi słowy można powiedzieć, niemożliwość ma sprawiać, że coś, co jest nieprawdopodobne, to właśnie jest prawdziwe. Jak nie wierzyć w coś, co jest tak nieprawdopodobne? A zatem im większe kłamstwo, tym lepsze, bo bardziej wiarygodne. Widzimy zatem, i to podkreślam, widzimy w związku z powyższym, że Kościół to instytucja od zarania, oparta na kłamstwie i fikcji. Wyznaczył sobie za cel nawrócenie pogańskiego świata z wykorzystaniem wszelkich środków. Ewangelizacja, tak zwana ewangelizacja, była prowadzona za pomocą tortur, ludobójstwa, rzezi i należy powiedzieć, że to nawracanie, prozelityzm na wiarę najlepszą na świecie jest zbrodnią na tle kulturowym, zmierzającą do podporządkowania politycznego, religijnego i ekonomicznego miejscowej kultury, w konsekwencji do jej systematycznego niszczenia. W Polsce mamy ten zabieg od ponad 1000 lat i ta polityka jest realizowana z całą perfidią.
od piastowskiego chrztu poprzez kontrreformację Watykan nie wypuszcza Polski z duszącego uścisku. Na tle tych wszystkich zbrodni na ludziach i rzeczach kłamstewka historyczne wydają się błahostką. Dzisiaj słyszymy przy okazji wszelkich rocznic odbywających się przy okazji państwowych czy innych historycznych uroczystości, że Kościół odegrał niezwykle pozytywną rolę w naszej historii. Odwraca się w sposób świadomy i cyniczny o 180 stopni wszystkie fakty, wszystkie historie, poczynając od naszych najdalej, jak można by sięgnąć chyba sensownie, do powstań w czasie zaborów styczniowe, listopadowe, potem kościuszkowskie, Targowica, czy wreszcie wojny światowe ostatniego XX wieku. Wszystko jest oczywiście w chwale Kościoła. Nie zdziwiłbym się nawet, gdybym usłyszał, że Kościół pomógł nam wygrać wojnę z krzyżakami. Czekam na to z upragnieniem. Także najnowsza historia, do tego chyba będziemy najmocniej nawiązywać, jest też związana z oddziaływaniem Kościoła na wyobraźnię społeczną. Bo po 35 latach rządów PZPR, przypomnę, że to jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza dla tych, którzy nie pamiętają, Polacy potraktowali Kościół jako coś w rodzaju państwa zastępczego. Społeczeństwo przechodziło trudny proces oczyszczania z narzuconej ideologii komunistycznej i rzuciło się na oślep, chyba można tak powiedzieć, w kierunku przeciwnym. A tu czekał już Wałęsa z obrazkiem maryjnym w klapie. W mojej opinii, ciekaw jestem, jak do tego się odniesiecie, Watykan wygrał wtedy swoją strategiczną rozgrywkę z Moskwą, ale wmówił Polakom, że wystąpił w ich obronie. I dziś Kościół jest niemal bohaterem narodowym. Nikt nie mówi o tym, że 30% klerów współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa. W tym odznaczony orderem Orła Białego kardynał pedofil Gulbinowicz, o czym głośno w ostatnich dniach. Za te swoje domniemane zasługi w obaleniu komunizmu i prezentowaniu wolności Polakom, Kościół wystawił słony rachunek i do dziś zbiera słone żniwo. Nie będę się rozwodził na temat ilości pieniędzy w postaci różnych emerytów, rent, dopłat, nieruchomości, które Kościół pozwolił sobie zaanektować czy przywłaszczyć. Najgorsze jest to, że Kościół ma dzisiaj po zblatowaniu z władzą wielką możliwość stanowienia prawa i wpływania na edukację, co przekłada się na sterowanie losami narodu i budowaniu tego mitu o pozytywnej roli Kościoła. I najboleśniejsze pytanie, które ja sobie często stawiam. Czy my jako Polacy zasłużyliśmy na takiego pasożyta? Czy nie było innej drogi? Czy historia musiała się tak potoczyć? Czy to wina Mieszka, czy może kogoś jeszcze innego? Także tyle tytułem lirycznego wstępu. No i pytanie, kto pierwszy chciałby zabrać głos w tym pięknym temacie? Ja chętnie bym powiedział... Już zapraszam, super. To znaczy, jako historyk postaram się zmieścić się w tych 5 sugerowanych minutach właśnie. Na początek 5. Tak, oczywiście. To znaczy, to są jakby 2 oddzielne pytania, jako historyk bym powiedział. Pierwsze pytanie to jest, czy jest jakaś alternatywa do tego rozwoju Mieszko plus tam biskup Jordan i tak dalej. To ja bym powiedział, że jedyna ta alternatywa, dzięki której my możemy sobie taką wczesno-średniowieczną, pogańską alternatywę jakoś bardziej tak namacalnie obejrzeć, to byłaby północna Szwecja do XII wieku. My w ogóle to, co wiemy o bogach germańskich, pogańskich, bo o słowiańskich wiemy w ogóle bardzo mało i to głównie per analogiam do germańskich, to dlatego, że do XII wieku w Szwecji, no może nie takiej zupełnie północnej, ale północnej, jeśli weźmiemy te obszary, które są naprawdę zamieszkałe, bo w Nyrland to tam mało kto już mieszka na północy tak naprawdę, więc w tej północy południowej zamieszkałej części, czyli wokół Uppsali, był ośrodek władzy politycznej, który się opierał o świątynię pogańską właśnie w tej Uppsali.
i tylko tam możemy mieć taką namacalną wizję Europy Północnej, która nie jest chrześcijańska. I ona jest teraz, nie dziwnego, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej badana, ale nadal trudno nam powiedzieć, czy to byłaby lepsza alternatywa, czy gorsza. Natomiast drugi element tego pytania, ja bym powiedział, jaki pan nam wszystkim tu zadał, to ja bym powiedział, że to jest pytanie o to oczywiście, czy Kościół wpływał na pozytywnie na, no ja jestem na przykład liberałem, więc powiem, że z punktu widzenia społeczeństwa liberalnego, obywatelskiego, jak to chcemy nazwać, bo tam są różne oczywiście odcienie, wiadomo o co chodzi, ale czy Kościół spaja nas jakoś jako społeczeństwo, czy nie? To ja bym powiedział, że w każdej epoce wygląda to trochę inaczej, bo Kościół ma taką pewną cechę, że się ogląda na to, kto jest w danej chwili najsilniejszy. Kiedy była monarchia na przykład Kazimierza Wielkiego, to Kościół już się zdążył uformować w stan społeczny i zauważył, że jest tu jeszcze ktoś inny niż król, że jest jeszcze jakaś szlachta i być może warto się na nią zapatrzyć. I ja bym powiedział, że ten etap trwał aż do reformacji, kiedy w krajach północnych, na północ od Alp, jak lubią Niemcy mówić, nördlich der Alpen, zachodzi taka rzecz, że w niektórych krajach katolickich, zwłaszcza tych północnych, które są otoczone protestantami prawosławnymi, zachodzi słuszna obawa kościelnych ludzi, że król ich po prostu sekularyzuje, użyje ich majątku do tworzenia własnej potęgi, jak w Szwecji na przykład, albo w Brandenburgii, albo w Saksonii. No i dlatego zaczęli schlebiać królowi, ale to się znowu odwraca, kiedy nie mamy już królów tych jagiellońskich, tylko tych elekcyjnych i oni się bardziej przytulają do szlachty, a później do magnatów. Także mamy taką, tak można to powiedzieć, pod zaborami Kościół, można powiedzieć, że troszkę tej polskości podtrzymywał, ale na przykład ja jestem poznaniakiem, więc z poznańskiego punktu widzenia zauważam, że w pracy organicznej to Kościół jest trochę spóźniony. Taki ksiądz Szamarzewski to jest 50 lat po Karolu Marcinkowskim na przykład, prawda? Więc specjalnie tego takiego pozytywnie rozumianej działalności obywatelskiej, tego jest mało późno, za mało i za późno, jak to się mówi. No a cóż, jeśli chodzi o te czasy perelowskie, o których pan wspominał, no to widzimy, że Kościół owszem dostarczał trochę sal, opozycjonistom sal i też ludzi, którzy byli gotowi ich posłuchać, bo był w kontrze do komunizmu, kiedy to tam mu nie przeszkadzało w realizowaniu swoich rzeczy. No i później oczywiście musiało dojść do starcia po tym, jak Polska jest niezależna, prawda? Więc stoimy obecnie na tym. Może tak, chyba się zmieściłem w 5 minut. Super, dzięki. To co, może Zbyszek coś powie pozytywnego o Kościele, bo to jest jego ulubiony sposób. Pozytywnego czy niepozytywnego, to nie o to chodzi. To znaczy ja po prostu bardzo nie lubię takiego właśnie ahistorycyzmu, który polega na mierzeniu minionych epok współczesnymi kategoriami, ponieważ jednak świat tak nie działa. Jeżeli myślimy o Kościele, to trzeba dostrzec przede wszystkim bardzo gdyby wielkie zmiany, które w nim samym zachodziły. A i kiedy Kościół sobie układał relacje z żywiołem świeckim, to było tego też kilka etapów, które można jakby dla uproszczenia podzielić na etap galezjański, prawda, który jest określony pierwszą wersją doktryny dwóch mieczy, zaraz wyjaśnię, czyli doktryny tak zwanej duo sunt, która wywodzi się z 494 roku, to kiedy papież Galezy I pisał list do cesarza jeszcze bizantyjskiego Anastazjusa I, którym wyłożył jak gdyby taką fundamentalną dla ówczesnego kościoła zasadę, która polega na tym, że jak gdyby odpowiada temu, co my z grubsza wiemy o chrystusowym przesłaniu, że oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, a zatem chodzi o to, że Kościół chce zachować pewną pieczę nad
tym, w jaki sposób cesarze wykonują władzę świecką, taką pieczę duchową, ale jest to jak gdyby działanie zapośredniczone. Znaczy papież nie, i Kościół nie rości sobie prawa do tego, że będzie tę władzę wykonywał bezpośrednio, ale że powiedzmy, mając pewne narzędzia doktrynalne, będzie w stanie skłonić cesarza do pewnych działań. I w zasadzie do X wieku taka równowaga funkcjonowała i jest to też okres, kiedy trzeba oddać Kościołowi wielkie zasługi dla rozwoju, czy dla odbudowy cywilizacji europejskiej, prawda? Która jednak, mówmy się, z tych zgliszczy cesarstwa rzymskiego ocalała w stopniu słabym, w takim najmroczniejszym okresie, jak to się mówi, czyli między VI a VIII wiekiem, praktycznie rzecz biorąc, utracono umiejętność pisania, zagubiono archiwa i gdyby nie właśnie no, taka dosyć praca Kościoła, to by nic z tego, z tej dawnej kultury nie zostało. Natomiast co się dzieje potem, prawda? Mamy słynnego papieża Grzegorza VII, który jak gdyby któremu udało się skonsolidować jednak pewne instrumenty władzy w Kościele. Przede wszystkim chodzi o tak zwane reformy kluniackie, które jak gdyby skonsolidowały wiedzę w obrębie klasztorów katolickich i papież zaczyna sobie rościć pewne prawa do zmiany tej formuły. To się pojawia jeszcze wtedy wówczas prywatny dokument, nieopublikowany, prawda, Dictatus Papa, w którym pojawia się pierwszy raz taka spekulacja, że właściwie ta władza nad dwoma mieczami, czyli duchowym i świeckim, powinna być w rękach jednej osoby, w jednej też instytucji, ponieważ Kościół odzyskał wtedy wówczas pewne zrozumienie pojęć prawa rzymskiego. To rozumienie polega na tym, że ustrój feudalny jest tak naprawdę oparty na prawie prywatnym, prawda? Mamy tutaj prywatne relacje między suzerenem a wasalem, który to suzeren oddaje wasalowi lenno w zamian za pewne wysługi, bądź w postaci obowiązku zbrojnego, bądź w postaci no, podatków, prawda? Ale co jest tam tu mowy? Kościół odkrył w archiwach tak naprawdę, że pojęcie rzymskiego prawa publicznego i następuje wtedy, w tym okresie między IX a XIV wiekiem, czyli w okresie między Grzegorzem VII a Bonifacem VIII, próba skonstruowania instytucji suwerena, a więc umocowania Kościoła i głowy Kościoła katolickiego, czyli papieża, jako jakbyśmy to powiedzieli, samorodnego czy niezależnego, suwerennego władcy nad całym światem chrześcijańskim, któremu bezpośrednio podlega cesarz i podlegają królowie. Prawda? Więc w każdej chwili, bez posługiwania się jakimiś okolicznościami wyjątkowymi, że na przykład, nie wiem, król wykonał jakąś zbrodnię i należy go przez samą zbrodnię ukarać, to wtedy no prosto. Bulla papieża i Bonifacego VIII, Unam Sanctum, czyli jeden święty, jest jak gdyby wyrazem już absolutnego domagania się przez Kościół pełni władzy. I to domaganie się jest raptownie przez króla francuskiego Filipa Pięknego podcięte. Słynny Guillaume de Nogaret, który też jest znany z historii o templariuszach, jako legat królewski, porywa papieża. Papież Bonifacy VIII w krótkim czasie po tym porwaniu, właściwie w okresie 3 miesięcy, nie wiadomo do końca jasnych okolicznościach, umiera. Następuje poważna zmiana i okres tak zwanych papiestwa w Awinionie, prawda? I dosyć dużego zamętu w kościele, który się kończy tak naprawdę dopiero na Soborze w Konstancji, prawda? Gdzie polska delegacja
pod przewodnictwem z jednej strony biskupa Michała Trąby i Pawła Włodkowica broniła husytów, prawda, gdzie tam spalono przecież Jana Husa. Więc ten, bez zrozumienia tej gwałtownej przemiany i tego, że te echa tej skonsumowania wiedzy o prawie publicznym rzymskiego przez Kościół ciągną się za Kościołem praktycznie do późnej współczesności, prawda? Czyli tak naprawdę do Piusa IX. I jest to okres, kiedy ten wpływ papiestwa na samodzielne, narodowe podmioty, jakimi są państwa narodowe, można uznać za mocno negatywny. Natomiast jestem głęboko przekonany, że gdyby nie ta właściwie ten permanentny konflikt, ta permanentna dwuwładza właśnie to i tworzenie się pewnej szarej strefy, która przecież zwrócimy uwagę, że ta szara strefa już się wytworzyła w czasach cesarza Barbarosy, który ufundował, będąc jak gdyby pupilem cesarstwa, kiedy został obsadzony jako cesarz, prawda, zbuntował się natychmiast, prawda, i na Sycylii w wieku XIII stworzył jak gdyby coś, co jest pierwszym państwem narodowym, można byłoby powiedzieć, tylko że to nie miało wielkiego oddziaływania na Europę wtedy jeszcze, bo Sycylia była na południu i dosyć mocno izolowana, ale ufundował właśnie, proszę zwrócić uwagę, to były te czasy, Uniwersytet w Bolonii, prawda? Pierwszą instytucję, jak gdyby, która była przeciwwagą dla wiedzy trzymanej sekretnie przez kościoły. Gdyby nie ta dwuwładza i ten ciągły konflikt i pojawianie się takich szarych stref, bąbli, w których przeciągano, historia Europy by prawdopodobnie przypominała bądź jakieś teologiczne satrapie wschodu, bądź jakieś też totalitaryzmy, być może na modłę afrykańską, albo w ogóle inaczej by się potoczyła. To znaczy nie można nie doceniać roli Kościoła, bo nawet jeżeli ona była taka dwuznaczna, no to bez niej zupełnie inaczej świat by nasz zachodni się ukształtował. Dobra, dzięki. Piękne wejście Zbyszek miał jako pierwsze wejście. Zobaczymy, co powie w drugim, jak dostanie inne argumenty z naszej strony. Bo mnie się skojarzyło to przy tym pytaniu, jak byśmy wyglądali. Coś, co ja ze szkoły najmocniej chyba pamiętam, 1266 chyba, czy coś takiego, kiedy to zaproszono do Polski krzyżaków. I to jest dość duży... Konrad Mazowiecki, prawda? Kiedy, no, co tu dużo mówić. To, że myśmy prali Prusów i wyrzynali jako chrześcijanie, to o tym się w szkole oczywiście nie uczy dzisiaj. Natomiast pokazali się krzyżacy i bardzo mocno wpłynęli na jakby świadomość i zmiany historyczne w tamtym czasie, ale chyba jeszcze bardziej oddziałują na wyobraźnię ludzi na temat historii tamtych stuleci i w ogóle roli Polski i układu właśnie sił między Polską, krajami zachodnimi czy papiestwem. Nie sądzę, że gdybyśmy dzisiaj zapytali ucznia klasy 7, 8, 9, czy maturzysty nawet, czy byłby w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, o co to chodziło w tym okresie 3-4 wieków, kiedy Polska no, miała na swoim terytorium państwo krzyżackie, najpierw z nim współpracowała, potem się pobili. To znaczy, jeśli można się wtrącić, to super, no zapraszam. Bardzo ciekawą rzeczą jest właściwie, dlaczego Konrad ich zaprosił. Otóż jego taki urzędnik Krystyn zrobił fantastyczny system obronny przeciwko Prusom i wiadomo, że tam się oni bili nawzajem ze sobą, ale Prusowie się odcinali i robili wypady. I on tego Krystyna oskarżył o różne tam rzeczy, bo się bał, że chce zająć jego miejsce. Jest zbyt popularny, czyli taki miał odruch dyktatorski i się pozbył tego Krystyna, a sam już tym systemem, który Krystyn skonstruował, dowodzić nie umiał. I to był ten jego ból. A bracia dobrzyńscy byli na to zacięcy, więc trzeba było zaprosić innych braci rycerzy, znacznie większych, zorganizowanych. A że akurat krzyżacy mieli problem na Węgrzech, bo tam mieli ich dosyć, bo tworzą państwo w państwie, no to
Tak tylko dopowiedzeniem, że to właściwie jest przypadek, że oni tu wylądowali. To są przyczyny były natury militarnej. Jeszcze jedno bym dodał tutaj, że jakby tam trzeba pamiętać, prawda? To jakby ty mówiłeś, Piotrze, o tym, że może gdyby tak spojrzeć na tą Szwecję, prawda, zwłaszcza tą trochę bardziej północną, czyli która nie była bezpośrednio pod panowaniem duńskim, prawda? Ale też zwróćmy uwagę na to, że jeśli dobrze pamiętam, nawet Polacy uczestniczyli, to były czasy jeszcze odtońskie, prawda, w tych podchodach na Weletów, prawda, którzy ten Półwysep Jutlandzki zamieszkiwali, atakując Brandenburgię. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, zresztą pisze o tym pięknie Maria Janion w tym... Tylko o nich mało wiemy, a o Szwedach dużo więcej. Tak, ale w niesamowitej słowiańszczyźnie, prawda, że... No tak. Mamy tutaj do czynienia z pewną jednak... No, pewną zmianą kulturową, to znaczy to nie było tak, że Mieszko, jego następcy mieli taką swobodę, prawda, w wyborze, prawda? To znaczy no, to, co potem się stało z Prusami, równie dobrze mogło się stać z Polakami, czy z Polanami, prawda, gdyby nie ta okoliczność, prawda, że też w dosyć skomplikowanych okolicznościach jednak cesarskie podporządkowanie Królestwa Polskiego cesarstwu i poprzez to chrześcijaństwo, prawda, nastąpiło, prawda? I zresztą opisana przez, zresztą znana przecież, bo i też Krasiński o tym pisze, prawda, historia Masława, prawda, tego słynnego, prawdopodobnie pogańskiego jeszcze pretendenta, prawda, do tronu, który został pokonany w dosyć krwawym powstaniu, prawda? To było krwawe powstanie, prawda? Ale Wacław to jakby są, jeśli można się wtrącić, no. To jest ciekawe, że nasze dołączenie się do tego systemu cesarsko-niemieckiego to też było dosyć mocno militarnie motywowane, no bo przecież tak jak pan wspomniał o Wieletach, żeby razem z Niemcami tych Wieletów z obu stron wiadomo wziąć, natomiast przykład nam dali Czesi, bo my sobie lubiliśmy w PRL-u tak trochę panslawistycznie mówić, że myśmy nie wchodzili do systemu niemieckiego, bo to Czesi przynieśli nam, ale to było wszystko jedno, bo Czesi byli jednym z królestw niemieckich i oni w 1929 zgłosili aneks do Rzeszy i de facto byli jak Saksonia tam, czyli trochę autonomiczne, ale jednak. No i cóż, no i oni właściwie dali nam przykład, prawda, jak takie problemy się rozwiązuje. Więc... Tak, więc to pojawienie się tych krzyżaków, no jak gdyby z jednej strony oczywiście, to jak masz rację pełną, że to jest pewien przypadek, prawda, i jak gdyby, że ten... No ale z drugiej strony, no właśnie pomimo niewątpliwej konkurencji, jak gdyby tego ciągłego sporu polsko-niemieckiego o pewien ten obszar wpływu na Pomorzu przede wszystkim, prawda, to było to bardzo naturalne. Nie było jak gdyby też poza tymi rycerzami germańskimi w zasadzie w tym naszym rejonie innego źródła siły. To do tego się sprowadza. Dokładnie. No dobra, to może posuńmy się w czasie troszeczkę do przodu. Chciałem zapytać, jak byśmy skomentowali 1683, taki dość ważny moment w historii Polski, kiedy Sobieski ratuje Europę przed Turkami, a w zasadzie wydaje mi się, że ratuje chrześcijaństwo. Nie wiem, czy dobrze, czy źle zrobił, bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby pozwolił jakby muzułmanom przejechać się przez Rzym. To Bałkany by się kończyły w Gdańsku. Zaorać to wszystko i mielibyśmy w Polsce szariat, czy co by było trudno sobie wyobrazić, ale wydaje mi się, że to jest na jakby naszych kartach historii, to jest dość dramatyczny moment. Co o tym sądzicie? Jeśli można, to ja na to w ogóle w ten sposób nie patrzę. Ja na to patrzę w ten sposób, że Ludwik XIV, który był najpotężniejszym wtedy monarchą w Europie, on był sojusznikiem już od... Francja była sojusznikiem Turków już od dawna ze względu na habsburskie okrążenie tak zwane. I Turcy zrobili ten napad na
na Wiedeń, owszem, ale to więc dlatego Ludwik staje po stronie Turków i nawet ich trochę zachęca do ataku na Wiedeń. Nawet były różne takie teorie spiskowe, które ja nie wiem, czy są prawdziwe, czy nie, bo nie ma jak tego sprawdzić, że agenci francuscy zrzucali zatrute zwłoki między Turkami stali, zrzucali jeszcze zatrute zwłoki, żeby jeszcze pomóc tam, między Wiedeńczykami stali jeszcze pomóc Turkom, prawda, wytruć Wiedeńczyków. Natomiast Kara Mustafa miał problem z żołdem dla Janczarów i reszty armii, dla jazdy, i napady na Węgry i dalej, Węgry już były ich, to było taki trochę standard turecki, jak co zrobić, jak brakuje pieniędzy dla wojska. Ja myślę, że my troszkę za bardzo tutaj szarżujemy z tym zagrożeniem dla chrześcijaństwa. No Włochy są blisko Austrii, więc one na pewno tam pikały strasznie ze strachu, w tym papiestwo oczywiście, które tam właśnie jest, ale już na przykład nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyby pokonano Austrię, Turcja się wzmocniła i Ludwik pozwolił Turkom robić wszystkiego, co tylko zechcą w Europie. Absolutnie sobie tego nie wyobrażam i nie wyobrażam sobie pokonania armii Ludwika XIV przez Turków też nie. Nawet gdyby oni dysponowali austriackimi możliwościami, bo wtedy całe Niemcy by opowiedziały się po stronie Ludwika XIV, czyli to, o czym zawsze marzył, to byłaby potęga większa niż turecka. To więc z tym uratowaniem chrześcijaństwa to jedno, to jest tutaj takie moje duży, wielki znak zapytania. My lubimy tak mówić i na Zachodzie lubią się tak mówić, taki romantyzm, ale ja tak nie patrzę na... Tym problemem moim zdaniem, jak gdyby to było jednak też niewykorzystane przez Polskę zwycięstwo, w tym sensie, że jak gdyby nie skonsumowaliśmy go, prawda? To znaczy nie wyłoniła się żadna koncepcja politycznego skonsumowania tego zwycięstwa. No i jak gdyby efekty były takie, że Polska nie była w stanie jak gdyby wypracować wtedy pomysłu na osłabienie Habsburgów, prawda? Gdyby się to udało zrobić, to prawdopodobnie niewiele później nie mielibyśmy do czynienia z traktatem w Radnot, który jak gdyby już zapowiadał upadek Rzeczpospolitej i był pierwszym na tle I wojny północnej sygnałem, prawda, niewydolności państwa polskiego i jego rozgrywania przez silniejsze potęgi. Prawda? Tutaj to jest niestety to stracone. Ja na to trochę inaczej znowu patrzę, bo dla mnie większym problemem jest, bo tak naprawdę jak my mamy, później jesteśmy otoczeni przez zaborców, to naszym wrogiem geograficznym, który musi nas pożerać, są tylko Prusy Brandenburgia. Natomiast Rosja i Austria mogą skręcić w różne strony. Proszę zwrócić uwagę, one nie są skazane na wrogość z nami, dlatego ja jestem uważany w środowisku historyków za prusofila, bo ja mówię, że Prusacy muszą być naszym wrogiem, to trzeba zrozumieć. Natomiast tamci mieli wybór, a nas zjadali, to jest gorzej. I dostęp do Bałtyku, bo mocno konfliktowały Rosję z Polską. No wtedy tak, tylko to się nie udało, a zresztą wojny Augusta przecież były we współpracy z Piotrem, bo to Szwedzi byli jeszcze panami tego wszystkiego, więc to jest trochę... Ale chciałem wrócić do Sobieskiego, bo ja powiedziałem o Francuzach, powiedziałem o Turkach, nie powiedziałem o Sobieskim, to znaczy Sobieski jest władcą, który moim zdaniem jest głównym grabarzem w ogóle Rzeczpospolitej z kilku powodów. Po pierwsze, on całkowicie pogrzebał autorytet władzy królewskiej przez bycie skrajną opozycją, jak to się mówi, taką totalną jeszcze do sześcianu wobec króla Michała Korybuta, który nie był aż takim wcale ofermą, jak on go przedstawiał w swojej propagandzie, i najpierw zatruwał kraj swoją propagandą, a później zajął jego miejsce. No przykro mi, no jak się ośmiesza urząd, na który się chce wspiąć, no to nie jest najlepiej. I później już tego autorytetu nie miał czym odbudować, który żył w większości swego życia z pensji, a to szwedzkich, a to brandenburskich, a to francuskich, czyli żył jak magnat, nawet jak był już królem. Jak się jego żonie nie udało wypchnąć na apanarze ich synalków, to we Francji, to się pogniewał i przyszedł do Austrii. Austria akurat potrzebowała pomocy pod Wiedniem, więc to też jest taki trochę przypadek. Znowu nie mamy żadnej polityki dalekosiężnej, tylko przypadek. Ale jest jeszcze ta kwestia, że on, ponieważ on dostawał pieniądze na zagranicy, wtedy mówiono, że jest na Jurgielcie, to był de facto na Jurgielcie, tylko oczywiście on by się za to awanturował, taka prawda była.
to Sejm mu nie chciał dawać pieniędzy i dlatego on jedyną wojnę, jaką mógł zrobić, to z Turkami, bo na wojnę z Rosjanami mu nie dali i on musiał się zgodzić na upokarzający traktat Grzymułtowskiego. Przecież to jest 3 lata po Wiedniu. Nie tylko nic nie mamy z wojny tureckiej, to dopiero August II zabezpieczy dla nas tam jakieś minimorum. Dopiero August II, ten zły niby taki Sas, kiepski i tak dalej. A dwa, że nic nie zrobiono z zagrożeniem rosnącym rosyjskim. Rosjanie przejęli naszą część Ukrainy i byli bardzo sprytni, bo w pierwszym okresie byli jak Chińczycy w Hongkongu. Najpierw wolności, wolności, a dopiero potem przyłożyli łapę niedźwiedzią. Tak. Więc nas załatwili na całego i Jan III nic nie mógł zrobić, bo najpierw pogrzebał swój własny autorytet zachowaniem i już nie miał jak to odkręcić i pieniędzy mu Sejm nie dał. Właściwie też można w tej okazji dwa słowa o roli Kościoła, prawda, który znowu jak gdyby po pierwsze, można łatwo zauważyć, że nawet w książkach w tym okresie, prawda, ten Kościół właściwie nie funkcjonuje, prawda, on miał bardzo niewielką rolę i jego znaczenie nagle się pojawia takie zdecydowanie większe, kiedy już mamy, prawda, wyraźną kontrreformację i ten wspomniany przeze mnie traktat z Radnot, prawda, który jest w Polsce interpretowany jako zdrada Niemirycza, Arianina, prawda, i okazja dla jezuitów do rozpędzania prawdziwej histerii kontrreformacyjnej. No, to jest właściwie pierwszy moment, kiedy po takim długim okresie pewno właściwie mało wyrazistej obecności Kościoła w Polsce, on się objawia tak fest. Prawda? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że Kościół bardzo schlebiał sarmatom w momencie, w ogóle sarmatyzmowi, więc najpierw szlachcie średniej, która jest moim zdaniem równie niszczycielska w swoim antymieszczanizmie, antyhandlowym nastawieniu i tak dalej, jak magnateria, chociaż jest, my mamy utrwalony taki światopogląd, który pisała przecież zubożała szlachta, inteligencja polska jest pochodzenia zubożałej szlachty, więc oni zwracali wszystko, zwalali całą winę na magnatów. Ale wydaje mi się, że Kościół, jak tylko zauważył, że słabnie król, to przecież jezuici bardzo intensywnie opletli szlachtę swoim nauczaniem, tak żeby oni już nie jeździli do Holandii, to wiadomo, że nie pojadą, bo jest reformacja, do heretyków to już nie, ale do Włoch nawet nie jeździli przecież już potem. W drugiej połowie XVI wieku to jest zupełnie inny świat przecież szlachecki, edukacyjny niż wcześniej, bo skoro są jezuici na miejscu, jezuici też na początku są Hiszpanami, Włochami, blokada językowa, ale potem już są Polakami, więc... A to z tą łaciną wszędobylską to tak aż pięknie nie było, nawet na dworach szlacheckich. Także. Ale także można powiedzieć, prawda, że ten okres właśnie nie wiem, między pierwszą wojną północną a bitwą pod Wiedniem to jest taki okres, kiedy właśnie mamy z jednej strony już początek upadku polskiej państwowości, a z drugiej no jak gdyby w tym momencie zaczynają wychodzić te wszystkie takie niekorzystne elementy związane z rolą Kościoła. Czyli mówiąc krótko, Kościół zaczyna pasożytować trochę na upadającym państwie. Znaczy, on się przykleja do tej warstwy społecznej, która niszczy państwo de facto i jeszcze patrzy tylko na krótko, jakby no, na krótką metę. Korporacyjny swój interes. Czyli można powiedzieć, że Sobieski nie tylko, że zrobił głupotę, bo zostawił Maryśkę samą, jak pojechał pod Wiedeń, to jeszcze osłabiając państwo i jakby podsycając apetyty Kościoła, no pchnął nas delikatnie na równie pochyłą i wylądowaliśmy pod zaborami. To może do tego okresu przejdźmy. Jak oceniacie, znaczy co tu oceniać, skomentujmy to, co się działo pod zaborami, bo jedyną rzeczą pozytywną, jaką ja w szkole słyszałem, to było coś takiego, że dzięki Kościołowi polski język przetrwał, szczególnie w zaborze pruskim i w zasadzie nic innego, pozytywnego ze szkoły nie pamiętam. Może moja szkoła była kiepska, ale szczerze mówię, co pamiętam. Teraz się tylko tak zastanawiam, przecież cały ten kościelny repertuar to był prowadzony po łacinie, więc widne chłopki, które przychodziły do kościoła, w ogóle nic nie rozumiały i tak. Szlachta piąte przez dziesiąte pewnie.
Więc gdzie tu jest ta obrona języka polskiego? Nie wiem, no ale taka tak propaganda kościelna głosi. Natomiast fakty, twarde fakty i dokumenty mówią o tym, że jedno i drugie powstanie było przez Watykan, no, jak można powiedzieć, skrytykowane. Papieże stanęli po stronie naszych zaborców i nie da się ukryć, bo na to są twarde dowody. Więc w jaki sposób mamy komentować okres zaborów i rolę Kościoła dla naszej prześwietnej Rzeczpospolitej? Może jako drugi, najpierw kolega tym razem, bo się tak wcinam pierwszy ciężko. Ale co ja, tak? No na przykład. No więc znowu, prawda, to jest tak, że ten Kościół to jest taka bardzo specyficzna korporacja, prawda? No bo z jednej strony jest to jednak osobny jakiś tam ośrodek polityczny, centrum w Watykanie, które prowadzi politykę globalną i ma interesy globalne, prawda? No z drugiej strony jest jednak też pewną korporacją, która ma lokalne swoje dobra i majątności i zasoby, no, których stara się w jakimś sensie bronić, prawda? No więc mamy tutaj do czynienia po pierwsze z tym, że Polska w sposób jak gdyby no taki geograficzny leży w tym momencie, prawda, między wpływem protestantyzmu luterańskiego przede wszystkim, prawda, bo tego niemieckiego i prawosławia, prawda? No co tutaj umocowało Kościół tak lokalnie, na tyle wyraźnie, no, że się starał tych dominiów swoich bronić, niezależnie od tego, co robił Rzym, który miał swoje interesy, prawda? No i jak na to patrzyli papieże, no papieże patrzyli na to przede wszystkim tak, jak to mówiłem wcześniej, prawda? Starając się cały czas tutaj aż do czasów włoskiego powstania, które się mniej więcej zbiega z naszym powstaniem styczniowym, Risorgimento, próbowali bronić tej pozycji jak gdyby samodzielnego ośrodka politycznego, samodzielnego ośrodka siły też, prawda? I kiedy bunty takie tak naprawdę następowały, które z punktu widzenia tego całego ośrodka były widziane jako zagrażające centrum, prawda? To, co się działo w Polsce, oni niesłychanie bali się, że to będzie jakby powtórzenie, że to jest jedna część, kolejny epizod powstań, które się zaczynały, nie wiem, powstania w południowych Włoszech, prawda, które się skończyły zdobyciem Neapolu, prawda? Mamy do czynienia z tym narastającą falą, która rozbijała państwo papieskie, prawda? Więc nic dziwnego, że papieże starali się to upupić, jak się dało, prawda? Po drugie, papież próbował swoją robić politykę. Tutaj mówię właśnie o Piusie IX w szczególności, z Rosją, gdzie negocjował przekazanie powiedzmy pewnych terenów jako diecezji, kolejnych diecezji katolickich, tak żeby można było zakładać kościoły na Kresach. I to jest jak gdyby bardzo sprytnie rozgrywane w Rosji, no, która wykorzystuje ewidentnie pewne tutaj blefy wobec kościoła po to, aby ten nie popierał powstania, mam na myśli przedpowstania styczniowego. Do tego mamy jeszcze zmianę polityczną. Pamiętajmy tutaj o tej słynnej buli, o tej słynnej buli, która się kończy takim dodatkiem, prawda, zbiór błędów, która jest reakcją papiestwa po prostu na ruchy lewicowe, prawda? Powstanie styczniowe to są nie tylko biali, ale też czerwoni. Stronnictwo czerwonych, które właściwie nawet można by powiedzieć w naszej historii większą rolę odegrało tutaj, bo się bardziej rozlało po całej Europie. Jarosław Dąbrowski komunę paryską wspierał, prawda, pamiętajmy. Więc mamy tu do czynienia bardzo takim głębokim splotem i Kościół ewidentnie no,
zagrał rolę czynnika reakcyjnego, sprzeciwiającego się tym ruchom postępowym, jakbyśmy to powiedzieli, prawda? No, zarazem w tych konkretnych okolicznościach opowiedział się też jednoznacznie przeciw powstaniom narodowym, które widział jako zagrożenie dla swojego państwa kościelnego we Włoszech. Tak, no jakbym miał ja to z mojej perspektywy trochę dopowiedzieć, to rzeczywiście jest coś takiego, że jak Kościół, ten pierwszy strach mu minął, ten reformacyjny, że reformacja może wygrać, to okopał się na swoich pozycjach i próbował tak jakby, bo proszę zwrócić uwagę, że to, co pan powiedział, pan Zbigniew, że to jest prawda. Myślę, że tak kiedyś nawet poznali osobiście, więc możemy mówić. Możliwe. We Wrocławiu. Dobrze, to po imieniu, jeżeli rozumiem, dobrze. Czyli to, co Zbigniew czy Zbyszek powiedział, to jest prawda, że my jesteśmy tutaj zakleszczeni trochę między luteranizmem i prawosławiem i właściwie to z naszego punktu widzenia patrząc, a także trochę patrząc na mentalność, to my jesteśmy ludźmi północy i w zasadzie powinniśmy być luteranami lub prawosławnymi, albo pół na pół. Więc my dążymy ku temu i Kościół chyba to trochę rozumiał, bo proszę zwrócić uwagę, jak Polacy reagują na te wszystkie złota w tych romańskich kościołach na południu Europy. To wcale nie są takie pozytywne reakcje, więc to takie rzymskie złoto, że wszędzie za przeproszeniem wymiotować tym złotem, to nigdy nie było nawet u nas też dobrze widziane, wbrew pozorom, więc to mamy taki odruch niemiecki do tego raczej, ale ten północno-niemiecki, ale to już jest jakby troszkę inna sprawa. Natomiast jak Kościół zorientował się, że to wsparcie habsburskie i inne katolickie powstanie, zresztą na przykład Hiszpanie zainteresowali się dziejami Rzeczpospolitej wyłącznie w tym momencie tak naprawdę, bo to myśmy się potem zainteresowali hiszpańską historią, że tak powiem, dziejącą się. Ale Hiszpanie zainteresowali się tylko tym momentem, kiedy mógł być ten flip właśnie na protestantyzm i wspomogli Habsburgów austriackich, tą swoją drugą odnogę, żeby do tego nie dopuścić. Próbować nie dopuścić, nawet próbowali handlować z Polakami, żeby jakoś takich bardziej wpływać na nich i tak dalej, wysyłali jezuitów więcej i tak dalej. I kiedy Kościół zauważył, że można zahamować reformację, to bardzo mocno przydusił tutaj i traktował mieszczan jeszcze bardziej jak wrogów niż to robiła szlachta, mam takie wrażenie, bo był taki stereotyp, że mieszczanin to rzadko kiedy Słowianin, to jest zazwyczaj Niemiec, Luter, prawda, albo Żyd, albo Rumianin, tak, słucham? Bardzo dobra uwaga, tak. Tak, właśnie, więc w ogóle nie ma tego czynnika. Proszę zwrócić uwagę, my możemy dzisiaj się dystansować mentalnie od monarchii absolutnych, ale one generalnie wyrównały trochę społeczeństwo w tym sensie, że szlachcic zostawał szlachcicem za zasługi, a u nas się szlachcicem zostawało przez pójście do fałszerza, żeby fałszował życiorys. No i gdzie tu jest element merytokratyczny? Nie ma, prawda? Jest tylko cwaniactwo, więc nie dziwnego, że nasza szlachta cwaniactwem no, stała, bo tego rodzaju zachowania były akceptowane. Natomiast w monarchiach frydercjańskiej na przykład, czy w takich krajach takich typu Anglia na przykład też, czyli monarchiach mieszanych, to było oczywiste, że bycie szlachcicem można było zaskarbić sobie za zasługi dla państwa. I to jest między innymi odpowiedź na pytanie, poza tym fermentem takim intelektualnym, który zwalczanie się protestantyzmu z katolicyzmem daje, to tak jest takie powiedzenie, że katolicyzm zderzony z protestantyzmem daje oświecenie. No to jeszcze ten element merytokratyczny tu niezwykle zadziałał, nawet w niektórych katolickich monarchiach, jak we Francji, prawda, mieliśmy noblesse de robe, czyli szlachtę sukni, czyli tych wszystkich sędziów, wczoraj mieszczański sędzia, dzisiaj już szlachcic. I jakoś to ta szlachta stara, ta szlachta miecza, ta DP tak zwana, ona musiała to jakoś przełknąć. U nas niczego takiego nie mamy, dopiero pod koniec istnienia I Rzeczpospolitej budzą się niektórzy księża, ale to są ci tacy na obrzeżach, czyli na przykład jak Kołłątaj,
który myśli, żeby zrobić sojusz szlachecko-mieszczański, więc on nie zachowuje się jak reprezentant stanu pierwszego, tylko jak reprezentant stanu drugiego, czyli szlachty, i chce wyciągnąć rękę do stanu trzeciego, bo widzi, co się dzieje w Szwecji, w Anglii i w Prusach też nawet, bo Fryderyk zasięgał części opinii mieszczańskich specjalistów niż arystokratów, a jak trzeba było im dodać fon, to im dodał, bo załatwił to gdzieś tam albo sam po prostu dał nawet niezatwierdzonych przez Wiedeń, bo Wiedeń był wrogi, prawda, do któregoś momentu. Więc to się można to było zrobić. U nas niczego takiego nie ma i kiedy tylko, jak ja patrzę na jakieś takie obywatelskie podtrzymywania duchu polskiego pod zaborami, to oczywiście miejscami ma miejsce, ale nie jest to jakaś skoordynowana akcja. Rzeczywiście oni się boją narazić Rosjanom i raczej Rosję sobie upatrują, że Rosja jest chyba najsilniejsza, chyba najbardziej nas obroni. Zwłaszcza, że oni się strasznie boją o tą utratę wpływu na tych grekokatolików, na tych wczoraj jeszcze prawosławnych, jak to się mówi. No i w związku z tym oni chyba tutaj uznali, że to jest najbardziej ryzykowne, więc najbardziej z Rosjanami jakoś tak. No i nie dziwnego, że jeszcze przed zaborami o Gabrielu Podowskim, na przykład biskupie, mówiono, że ma duszę czarniejszą niż ziemia, bo pyta, co robić w sprawach dogmatów w Petersburgu, a nie w Rzymie. Natomiast wspomniałem już o pracy organicznej, na przykład zawsze mnie zastanawiało, czemu ona jest taka spóźniona, jeżeli chodzi o udział w nich księży na przykład, bo przecież księża też często są intelektualistami, więc czemu nie? I działaczami, prawda? I można to sobie tak zgrabnie połączyć, że trochę Bogu, trochę społeczeństwu. No ale jakoś to nie jest. No, mamy bardzo świeckich, nawet takich trochę nastawionych krytycznie do Kościoła jako pierwszych organiczników, a szamarzewscy się po marcinkowskich 50 lat dopiero odzywają, prawda? No jednak tutaj po pierwsze ta absorpcja, no bo jednak powiedzmy praca organiczna to jest emanacja pozytywizmu pontowskiego, prawda? I trudno było się spodziewać, że w Polsce to tak łatwo się przyjmie, kiedy ten impuls kontrreformacyjny, praktycznie ultramontanistyczny momentami tutaj był tak silny. Kiedy popatrzymy nawet na rewolucję francuską, gdzie rozprawa, czym jest stan trzeci, prawda, została stworzona w sumie przez księdza Emanuela Sieyesa, to w Polsce tutaj w ogóle to pojęcie jeszcze nie istniało, dopiero praktycznie 50 lat później, 60 lat później zaczęło funkcjonować. No, więc no, to opóźnienie historyczne, zresztą o którym pisze bardzo, bardzo wymownie Jan Sowa w swojej książce, kiedy ten dualizm na Łabie został mocno ukształtowany, to nie sposób przecenić tej roli, kiedy my w tempie właściwie takim lekko wykładniczym oddalaliśmy się od zachodu Europy. Tak. Dobra, może taki temat, żeby mi nie uciekł, bo nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale moja opinia o tak zwanym wyedukowaniu polskiego społeczeństwa w zakresie historii jest taka, że to ta edukacja kuleje. Krótko mówiąc, polski maturzysta nie za mocny jest w dziejach własnej ojczyzny, może więcej tam o faraonach chyba słyszał. Dlatego ja obserwuję coś takiego, że bardzo często posługujemy się, i to politycy, i dziennikarze, z takimi skrótami myślowymi, stereotypami, hasłami, które są w stanie się przebić i gdzieś tam rezonować. Jednym z takich mocnych haseł, które jest nadużywane wręcz, to jest hasło Targowica. Przy wielu okazjach, a nawet bez okazji, to słowo pada. W moim mniemaniu Targowica jest takim dobrym momentem, aby sobie zrobić rachunek sumienia i powiedzieć, co w tym momencie zrobili nasi kochani biskupi i dlaczego my ich dzisiaj z tego nie rozliczamy. Dobra, ja króciutko. Więc Targowica no, jest takim specyficznym momentem, kiedy akurat no, myślę, że każdy człowiek, który chciał, i to dotyczy w równym stopniu arystokratów, takich troszkę bogatszych magnatów, którzy mieli ziemię w różnych zaborach, oni musieli się troszkę przygotować na to, co się
może dziać i oni widzieli, że Rosja może jako jedyna zagwarantować, że Polska będzie całością, bo tym się różnią Niemcy od Rosjan, że Rosjanie chcą rządzić nami wszystkimi albo prawie wszystkimi, a Niemcy wiedzą, że oni nie mogą z racji swoich mniejszych mas jakby ludnościowych i w ogóle Prusy nie mogłyby wchłonąć Polski całości, bo to by było więcej wchłoniętego niż wchłaniającego. Ale tutaj mamy też jeszcze okres przed zjednoczeniem, prawda, Niemiec, więc same Prusy, a nie Niemcy właśnie, trzeba to tak widzieć. Tak, tak, dokładnie. W 1870 dopiero mamy zjednoczenie Niemiec, więc to jest zupełnie inny moment. Austria, no cóż, Austria rządziła na zasadzie divided impera pomiędzy tymi różnymi narodami i ten zabór austriacki był nawet tak zrobiony, że Ukraińcy byli nazywani Tyrolczykami Wschodu, bo byli tak lojalni, więc specjalnie Austria tak sobie wytyczyła, żeby mieć ten szlaczek na nie jakoś tak ścięty, tylko tak równo, dlatego że przyjąć trochę Polaków, trochę Ukraińców. Jak jedni będą fikać, to drudzy pomogą i tak dalej. Tak jak Węgrzy, Czesi i wiadomo, stary habsburski numer, jak to się mówi. A natomiast Rosja była na tyle wielka i na tyle już posiadała prawie całą Ukrainę i większość Ukrainy już wtedy do tego momentu posiadała, że się wydawało, że ta idea nie było jeszcze panslawizmu, nie było jeszcze zagalopowanej takiej myśli narodowej, były pierwociny tego, trochę Herder, trochę Swift i tak dalej w różnych częściach Europy. Było trochę myśli narodowej, ale ona była słaba, więc myślano, że Rosja tak patrzyła bardzo cesarsko-bizantyjsko na te sprawy i myślała, że to przejmie w całości. Jest w tym też trochę arogancji wynikającej, myślę, z tego, skąd się nowoczesność rosyjska bierze, prawda? Czyli ze sprzeciwu, z walki z rzeczywistością przez Piotra Wielkiego i tak dalej. Więc widząc ten rosyjski tupet i to znacznie mniejszy ze strony tamtych, zwłaszcza, że to też Słowianie i Rosja zawiera jakby, jakoś tak sobie chyba to wykoncypowali, że Austria ich nie ochroni, prawda? No bo może też dlatego, że w Barskiej Austria nic nie zrobiła, prawda? Więc a Prusy, wiadomo, że nie, bo jak? Nie przeskoczą swojego poziomu bycia państwem 4,5-milionowym do tego momentu, nie? A sama Polska miała około 12, Rosja miała około 38, a Austria mogła mieć jakieś 26 milionów, więc wiadomo, że tylko Austria lub Rosja. Austria nic nie zrobiła. Ja zawsze zdziwiłem się, czemu na przykład Stanisław August tak się trzymał Rosji i nie uruchomił na przykład brata, który był generałem austriackim i jakoś z tej strony nie próbował. Ale ja myślę, że ta Barska zastrzeliła te austriackie nadzieje. I to, że Prusy były sojusznikami Rosji, prawda? Więc zyskiwało się przy okazji neutralność Prus. To znaczy Prusy miały częściowo związane ręce, jeżeli się przytuliło do niedźwiedzia. Od 1933 roku tak było, więc myślę, że to stąd. I tutaj jak tak patrzę, to taki Podolski czy inny ważny ksiądz, że tak powiem, nie odróżnia się od ważnego szlachcica specjalnie. Od ważnego magnata, bo to... Magnata, mówię ważnego szlachcica, tak, czyli magnata. Tak. A to właśnie jest sedno sprawy, to znaczy... Kościół był tak samo podzielony na klasy, jak społeczeństwo. I wszyscy biskupi przecież pochodzili z rogów książęcych lub magnackich i ich związek z proboszczami był prawie żaden. I w związku z tym oni prowadzili politykę taką, jak prowadzili magnaci, ich krewni, znajomi, ich klasa. I jakby to rozwarstwienie również było w Kościele. Natomiast w związku z tym, gdzie mogli pójść biskupi, jeśli nie za swoimi krewnymi w Targowicy, prawda? No to za nimi poszli. To jest jakby to samo myślenie, to co wspomniałeś, to samo myślenie polityczne było wśród magnaterii i wśród biskupów. W związku z tym oni podążyli w tym kierunku poza biskupem Krasickim, który już był wtedy na terytorium innego państwa, w związku z tym nie mógł z nimi podążyć, a potem był związany z Prusami. Z Prusami i z Poniatowskim, prawda? Mhm.
Znaczy, generalnie... Krasicki się z Poniatowskim nie lubili za bardzo. To jest jako nastolatek, tu muszę zaprotestować. Tak? Ale to nie, znaczy nie jest kwestia lubienia, tylko kwestia pewnych interesów. Jednak, nie za bardzo, ale okej. Okay. Proszę, tak. Okej, okay, no to znaczy, ja myślę, że jakby skupianie się na Targowicy to jest tak. To jest też jakby żywienie się narodowymi mitami, że po pierwsze Konstytucja 3 maja była pierwsza, najlepsza, fantastyczna i tak dalej, że w ogóle mogła wejść w życie. No i że jakby gdyby nie Targowica, to wszystko byłoby pięknie. No, nie mogło być. To się nie mogło udać. Za mało było spiskowców, za mało było jakobinów w Polsce, za mało było oświecenia i ten ruch tak był, pozostawił po sobie sporo literatury, natomiast tak naprawdę to była cieniutka warstewka na społeczeństwie, które tkwiło jeszcze głęboko we wcześniejszym okresie. No i za dużo ważnych osób było związanych z państwami ościennymi. No wszyscy byli związani, taka tradycja, tam wspominaliście o Sobieskim, ale przecież no i przed Sobieskim, i po Sobieskim byliśmy terenem, gdzie wywiady opłacały i przepłacały, kogo się tylko dało. Zresztą nie tylko my, bo taka była polityka, prawda? Kupowano tych, którzy podejmowali decyzje, a kto miał więcej pieniędzy, ten uzyskiwał kontrolę pośrednią nad krajem, który nie miał pieniędzy, żeby przepłacać, prawda? W związku z tym jakby to, że wszyscy dorabiali u obcych, było jakby... No, przyjęte jakby normalnie, prawda? Tylko mówiono o tym, że ten to jakiś dziwny, bo za mało bierze, prawda? To pewnie się inaczej. Znaczy, może należy jeszcze tutaj dodać jedną taką okoliczność, prawda? Mianowicie ja mam wrażenie, że w Polsce nastąpiła bardzo późna czy opóźniona recepcja tego zdarzenia, które w historii się zapisało jako cud domu brandenburskiego. No, znaczy ta polityka Rzeczpospolitej, która sprowadzała się właśnie do takiego pozycjonowania między Prusami a Rosją, nadziałała no właśnie tak do końca lat 50., ale potem, kiedy wstąpił na tron Piotr I już i trzeci. Piotr III, dokładnie, i jak gdyby, który się fascynował tutaj pruskim militaryzmem i jak gdyby byli w stanie uzgodnić pewne posunięcia mające też na celu, bo to przecież Polska tutaj tak naprawdę nie była aż tak istotna w tych planach, ale przede wszystkim dotyczyło to pozycji i Rosji, przede wszystkim Rosji na Bałtyku, odsunięcia wpływów angielskich. Kiedy się dogadali tutaj, prawda, że to jest dla nich korzystne. I potem z Katarzyną też. Tak, no to Polacy się okazali po pierwsze nieświadomi tego i to o tym pisze dosyć dobrze w takiej książce Drugi rozbiór Polski, amerykański autor, który, zresztą mam gdzieś tam tą książkę, zaraz powiem, sobie zapomniałem. Ja może w tym aha, okay. Dobrze, przepraszam, bo myślałem, że pan okay. będzie stukał. Tak. Nie, to jest ostatni tak. Tutaj taki element tego, że brak recepcji tego spowodował tak naprawdę, że nastąpiła fragmentacja interesu polskiego. Mm-hmm. To znaczy Polska nie, przez te 30 lat, bo mniej więcej tyle czasu to zabrało, nie była w stanie zbudować jakiejś strategii tej nowej sytuacji. Prawda? Fragmentacja interesu polskiego spowodowała tak naprawdę ostateczny rozpad i rozegranie nas przez model, bo nie było tutaj świadomości tych zmian. Ale to też ja bym powiedział, ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że było jeszcze gorzej, bo Polacy aż do tego wtrącania się Rosji i Prus w sprawy innowierców i roztaczaniem nad nimi opieki, co było trochę powodem, a trochę pretekstem, bo w historii to nic nie jest takie proste, to jak oni roztaczali opiekę nad naszymi protestantami i prawosławnymi, to dopiero wtedy Katarzyna wymusiła, żeby wreszcie uznawać tytuł królewski Hohenzollernów, bo myśmy robili jeszcze głupiej niż tylko nie zdawali sobie sprawy z geopolityki, która się zmieniła, ale jeszcze
cały czas byliśmy otwarcie wrodzy, bo w tamtych czasach nieuznanie tytułu królewskiego było największym pluciem w twarz, jakie może być. Więc sobie tworzyliśmy jeszcze bardziej, podkręcaliśmy Prusaków przeciwko nam. Tak tylko chciałem dodać. O tym się też rzadko pamięta. Autor nazywał się, czy nazywa się Robert Howard Lord. Amerykański autor, pierwszy powiedzmy człowiek kultury Zachodu, który uzyskał dostęp do archiwów rosyjskich z tego okresu. Znaczy, kończąc jakby może ten okres, to trzeba pamiętać o jednym, że Rosja w tym okresie potrzebowała silnych związków z Europą. I te związki mogła jej zapewnić Polska, gdyby była krajem jakby rozwiniętym, funkcjonujący normalnie, a jeśli nie, no to po prostu pomimo Polski te kontakty musiały być zapewnione. Tak się złożyło, że Polska przestała funkcjonować jako kraj, między innymi dlatego, że nie miała własnej dynastii, czy narodowej, czy lokalnej, może nie tyle narodowej, lokalnej, czy takich, no bo Katarzyna też była przecież Niemką, Prusaczką, prawda? Ale... Tak, ale z małego księstwa, więc ona trochę z nicości do caratu. To jest inaczej. Jasne, ale zaklimatyzowała się, została wchłonięta przez lokalny interes. Natomiast takich związków Wettinowie z Polską nie wytworzyli. Dla nich to był kraj jakby sezonowa pozycja. No, tu się nie zgodzę, ale... No, przepraszam. Może na początku chcieli, ale bardzo szybko się Polską zmęczyli, może tak. Dla nich o wiele ważniejsza była rodzinna Saksonia niż jakby funkcjonowanie jakby w Polsce. W związku z tym, skoro Rosja nie mogła być, znaczy Polska nie mogła być partnerem Rosji, no to oczywiste, że Rosja jakby podjęła kroki, żeby pomimo Polski skontaktować się z Europą, no i to się w końcu udało. A propos jakby tego XIX wieku, to nie wspomnieliście panowie o tym, że no, nie bez kozery Święte Przymierze było Świętym Przymierzem, czyli jakby miało stabilizować Europę. Wydawało się, że tam na 100 lat nawet. Okazało się to szybko, bo skończyło się rozpadem Królestwa Niderlandów na Belgię i Holandię i jakby to się pan zaczęło... przeskakuje do Neapolu, no tak. Potem się już zaczęło sypać, prawda? No bo na Kongresie Wiedeńskim ustalono, jak to wszystko ma wyglądać i nie wolno się temu zmieniać, prawda? I od rozpadu Niderlandów zaczęło się to sypać, aż skończyło się pierwszą wojną światową, więc... Ale to Święte Przymierze jakby miało również charakter taki, że papież temu patronuje, że religie funkcjonują tak, jak funkcjonują, nikt temu nie przeszkadza. No i oczywiście nikt na terenach byłej Polski, znaczy nikt nie przewidywał żadnego odrodzenia polskiego, prawda? Znaczy ja chciałem tylko do tych Wettynów na momencik tylko. Mogę przerwać na sekundeczkę, tak. Zaraz oddam głos. Bo nie wiem, czy wiecie, że mamy taką możliwość jak czatowanie. Ja tu czytam na czacie uwaga Agnieszki, żeby więcej wątków kościelnych poruszać. Przekazuję tylko. Dobrze. I zamykajmy XIX wiek, przejdźmy może za sekundę, jak podsumujemy to, do okresu międzywojennego, zamkniętego w te nawiasy wojenne, co wtedy Kościół wyprawiał. Dobrze, ja taką hiperbolę zrobię szybciutko. Chodzi o to, że zauważyłem ciekawą rzecz u Wettynów, bo Wettynów trochę badałem, bo ja jestem raczej Europy Zachodniej, ale te związki oczywiście. Wettynowie rzeczywiście próbowali stworzyć własne środowisko dworskie i im się to w przeciwieństwie do potem poniatowskiego udawało, bo mieli więcej pieniędzy. Gdyby wygrali wojnę północną, też by mogło być dużo lepiej, gdyby August II ją wygrał i on właściwie miał wszelkie dane, by wygrać. Nikt nie wiedział, że ten młody nastolat tam Karolus tak dobrze będzie walczył i że w końcu dopiero Piotr go pokona i to z ogromnym trudem, wielkimi wyrzeczeniami. Więc natomiast w naszym kraju to warto zwrócić uwagę, że przecież przechrzta na katolicyzm, bo inaczej by nie mógł być królem, chciał się dogadać właśnie między innymi z, nie tylko z urzędnikami takimi jak Szczuka, ale także dogadać się z
ten cały ród, ale także dogadać się z, właśnie z kościelnymi i dlatego na przykład rozwiązywał sprawy sporne z protestantami, jak w Toruniu w 1724, tak zwany tumult toruński, pomyśli duchowieństwa. A mimo to duchowieństwo dosyć słabo wspierało Augusta. I dla mnie zawsze to było niezrozumiałe i też uważam, że to jest duży błąd Kościoła, tak swoją drogą, który nas sporo kosztował, bo ja akurat Wettynów mam za szansę dla Polski, tak swoją drogą. I oni się zmęczyli nami, bo myśmy byli okropni bardziej niż odwrotnie. No to prawda, jest... oczywiście tak. To mogła być szansa na powstanie jakiegoś tworu właśnie w stricte Europie Środkowej, ale no... I tak w duchu epoki, nie kontrfaktyczny, w duchu epoki. Tak, tak. Tak. Bo kontrfaktycznie jest zawsze trudno. Na przykład Stanisław August chciał do Anglii nawiązać, to bardzo trudne było. Tak. Okej, panowie, może... Tak, do XIX wieku i XX, tak, wiem. Skoczmy do okresu międzywojennego, bo w świadomości naszej, co tu dużo mówić, ten okres jakoś mocniej rezonuje i czujemy większy wpływ tego, co się wydarzyło, powiedzmy, od uzyskania niepodległości do tam 45 roku czy kiedyś. Nie zawsze sięgamy tak daleko jak średniowiecze czy rozbiory. Więc co się działo w tym XX wieku? To jednak tak trzeba pociągnąć, prawda? Bo ta sytuacja, prawda, którą zastała Polska w tym okresie, prawda, I wojny światowej, ona się budowała jednak po upadku powstania styczniowego, no i tutaj jest ogromna właśnie już rola Kościoła, prawda, który się zaangażował niesłychanie w wyparcie tych ruchów postępowych, prawda? Tak. Wszystkiego, co wiązało się ze Stronnictwem Czerwonym na powstaniu styczniowym. I tu mamy no, powstanie tych zakapiorskich formacji, takich katonarodowych, które się i ukucie właśnie to jest wtedy przecież od księdza Podolskiego we Lwowie, prawda, tego słynnego idiomu Polak-Katolik, prawda. I to jest, zresztą pisze o tym dobrze taki autor Brian Porter Schutz, właśnie o kształtowaniu się tej mentalności katonarodowej, bardzo specyficznej i wyjątkowej właściwie w Europie, prawda? Bo nie było, nie ma nigdzie tego, się nie powtórzyło coś takiego. No, Irlandczycy może, a rzadkie. To, rzadkie. Tak. I tutaj, no mówiąc krótko, mamy do czynienia rzeczywiście z planową robotą Kościoła budowania czegoś, co można byłoby powiedzieć nowego narodu, prawda? I kiedy my wchodzimy w to dwudziestolecie międzywojenne, no to wchodzimy z gotowymi właściwie już instytucjami przygotowanymi właśnie na tym gruncie, że nie wiem, trzeba o harcerstwie powiedzieć, o całym procesie kształcenia kadry wojskowej, w którym Kościół katolicki. I tutaj pojawia się ten moment, który jest właściwie, no, ja bym uważał, że jednak jest zafałszowany, prawda? Jest zaplanowanym fałszem. Właśnie pojawia się ten moment, że właściwie Kościół tutaj jest jakby jakąś drugą nogą tego państwa, prawda? To jest dokładnie ten okres po powstaniu styczniowym do odzyskania niepodległości. Krótki. Tak naprawdę 50 lat, prawda? Bo to jest kwestia tego, że z jednej strony mieliśmy koncepcję Dmowskiego, gdzie Kościół był religia była, może nie tyle Kościół, ale religia była ważnym elementem kształtowania społecznego, a z drugiej strony mieliśmy państwo de facto wielonarodowe. W związku z tym no, ta koncepcja Dmowskiego nie pasowała do tworzenia w miarę nowoczesnego społeczeństwa, do czasów jakby takiego pogodzenia się Piłsudczyków czy sanacji z Kościołem, to cały czas tak naprawdę Kościół opierał się i przeszkadzał w tworzeniu społeczeństwa. Dopiero kiedy się okazało, że sanacja nie ma żadnych pomysłów i jakby wyczerpała swoje możliwości modernizacyjne, to doszło do konkordatu, do absorpcji jakby myśli Dmowskiego ze wszystkimi jakby negatywnymi tego konsekwencjami i jakby konfliktami na wschodzie i nieufnością wobec no, sporej grupy niemieckojęzycznej, Niemców na zachodzie. Kościół generalnie cały czas przeszkadzał.
był jakby przeciwnikiem modernizacji, czy w tym wypadku w ogóle tworzenia współczesnego państwa, bo trudno mówić o modernizacji, skoro państwo się pojawiało, a społeczeństwo miało się dopiero ukształtować. Więc jakby te koncepcje były XIX-wieczne kościoła, no bo taki był kościół w tym okresie, a potrzeby jakby chwili były zupełnie inne. To znaczy właśnie, to jest ciekawe, bo jeżeli mamy Dmowszczyków, to sam Dmowski zaczynał jako scjentysta i sceptyk i on właściwie w duchu taki pewnie był. Później zaczął myśleć, że tylko w oparciu o te kościelne mechanizmy. A to była koncepcja polityczna wyłącznie. Tak, tak, ale to jest ciekawe, że bo on się zorientował, że jego przeciwnicy, czyli właśnie Piłsudczycy na przykład, oni raczej odsuwają, oni są raczej, jak to się mówi w Polsce, bardziej masońscy niż kościelni, takim czasami, takim wielkim skrócie. Więc to jest ciekawe, że na początku Kościół się angażował przecież i to w sensie negatywnym, jak pan powiedział słusznie. To znaczy, że jak była ta chwiejna równowaga w parlamencie pierwszym, w pierwszym Sejmie między Hienopiastem i tą jakby częścią społeczeństwa, tą taką wiejsko-religijną powiedzmy, a tym właśnie blokiem Piłsudskiego i tymi dobudówkami do niego, to wtedy tam przecież był prezydent Narutowicz, on miał być właśnie takim trochę marsjaninem ze Szwajcarii. On mówił, że w Polsce nikt nie ma takich poglądów jak ja i to jest prawda, bo w Polsce nie było liberalnych demokratów albo tego typu klasycznych liberałów raczej nie było. Nie mieli jak się pojawić. No. Tak, nie mieli się jak pojawić, bo nie mieliśmy własnych elit i tak dalej i indywidualizm się nie mógł pojawić za bardzo. Natomiast on miał być kimś w rodzaju rozjemcy i takiego arbitra między tymi różnymi rzeczami i wtedy Kościół nie docenił roli tego, że to tak, żeby mogło się im przydać. Więc oni nawoływali do postawienia się i ten szaleniec Eligiusz Niewiadomski zastrzelił Narutowicza. Następnie już później mamy coraz bardziej, Piłsudski otrzymuje jakby kredyt zaufania na takie troszkę przytepnięcie Kościoła, prawda, w związku z tym. I oni nie zauważyli, że działają nawet wbrew własnym interesom, nie mówiąc już o tym, że totalny chaos wpadliśmy, bo nie było już takich pomysłów na jakieś arbitrowanie, tylko mieliśmy chaos, aż Piłsudski wszystko wziął i tylko problem polega na tym, że poza Walerym Sławkiem nie miał inteligentnych uczniów. No i Beck jest taki typowy, prawda? I bezcenny jest honor, tak. Zamiast się chwilę zastanowić, dozbroić, to on, honor jest bezcenny, no i bum, walka z Niemcami. W warunkach, kiedy nikt nie widział Blitzkriegu i tak dalej i wszyscy myślą, że nam Francuzi pomogą, oni by pomogli, gdybyśmy się dłużej bronili, ale nie mogliśmy się dłużej bronić, bo był Blitzkrieg. Znaczy, myślę, że to kwestia jest taka, że nie byliśmy w stanie przygotować, wykształcić społeczeństwa. Ktoś kiedyś policzył, że mieliśmy przed wojną chyba 2000 zarejestrowanych inżynierów. No to kto miał ten kraj odbudowywać, prawda? No to w ogóle było niemożliwe. Znaczy, gdybyśmy mieli jeszcze 20 lat, to może. Cały czas byliśmy tym krajem sezonowym, tak samo traktowanych jak przez wszystkie jakby te stare kraje, prawda? Nikt nie przywiązywał się do myśli, że te kraje w Europie Środkowej, Polska, Czechosłowacja będą długo, to pojawiło się na chwilę, bo był okres chaosu i zniknie. Może z wyjątkiem Francji, bo oni potrzebowali bata na Niemców. Nie? Ale to nie znaczy, że wierzyli, że to przetrwa, prawda? Ja wiem, ale oni nam przynajmniej pomagali, rzeczywiście próbowali pomóc w 1939 i warto to podkreślić, bo się na tych Francuzów już takie psy wiesza. Nie, to oczywiście tak. Wymuszenie współpracy, na przykład Enigmy między Polakami i Brytyjczykami, bez Francuzów by się nie udało. Oni byli arbitrami tu, gospodarzami. Nawet jak się pojawiła koncepcja wojny prewencyjnej, jaką Piłsudski rzucił chyba w 1933 roku, też tylko Francuzi w ogóle to rozważali, prawda? Tak, tak. Okazało się, że nic z tego nie wyszło, bo Brytyjczycy powiedzieli, że w życiu. Ale tym niemniej jakby to prawda. Natomiast to nie znaczy, że Francuzi głęboko wierzyli w tym, że Polska może przetrwać, że to wszystko może być jakby... Ale zdumiewająco często nas wspierali, bo na przykład powstanie wielkopolskie też się udało dzięki pomocy Francji, prawda? Bo oni powiedzieli Niemcom, mieliście szansę zdławić, teraz już dajcie spokój. No, dokładnie tak, jakby, to wygląda. No i dywizja Hallera przypłynęła przecież. Dokładnie. Ale jakby wracając do kościoła, bo jakby... Jasne, jasne.
To jest ta kwestia, że nikt nie miał tak naprawdę koncepcji na Polskę tą międzywojenną, tą odrodzoną, demokratyczną. Natomiast Kościół uparcie bronił XIX-wiecznej wersji swoich relacji ze społeczeństwem i swojej wizji jakby politycznego zaangażowania. Czyli jakby przeszkadzał jak tylko mógł, przecież przeszkadzał również w zjednoczeniu prawnym wszystkich trzech części zaborów, prawda? No, najbardziej reakcyjne elementy się tam pojawiały. W drugiej części, czyli po roku już 30 po śmierci Piłsudskiego, Kościół jakby stał na czele nagonki przeciwko mniejszościom narodowym. No przecież słynny ojciec Kolbe, który uruchomił imperium medialne Japonii. W Japonii, ale u nas przecież, prawda, Niepokalanowie, nasz dziennik, mały dziennik, Rycerzyk Niepokalanej, Rycerz Niepokalanej, to było wielkie, największe imperium medialne w Polsce, najwięcej sprzedanych czasopism, największy wpływ, jaki mogło wywierać na społeczeństwo. To są ewidentnie, to był taki przedwojenny ryzyk. Ze wszystkim, a może nawet jego wpływy były o wiele większe niż teraz ryzyka. I to wszystko, ta nagonka później na Żydów i na mniejszości narodowe, to ewidentnie jakby no, negatywna rola Kościoła, który nie chciał jakby zobaczyć, że albo to społeczeństwo będzie współpracowało jakby, biorąc pod uwagę różne mniejszości, bo one były po prostu. Nie pamiętam jakby statystyk, ale Polacy stanowili około 60-65% w zależności od roku, który przyjmiemy, obywateli jakby II Rzeczypospolitej. W związku z tym, no... Ja może tutaj jeszcze tak sobie położę, pozwolę na taką małą dygresję, która jakby z innego punktu widzenia pewne te sprawy naświetli, bo kiedy my patrzymy na tą sytuację w Polsce, to właśnie to wszystko wygląda tak jakby... Nie bardzo się daje wyjaśnić. Nasza sytuacja w Polsce, również rola Kościoła, trochę inaczej wygląda, kiedy spojrzymy szerzej. A to masz rację, jakby to Kościół w ogóle nie mógł się odnaleźć po pierwszej wojnie światowej. Otóż to, prawda? Więc po pierwsze mamy do czynienia z tym, co potem zostało wyrażone chyba najlepiej jako tak zwana doktryna Kennana. Mówię tutaj o George'u Kennanie, amerykańskim politologu. Ale chodzi o to, że z punktu widzenia pewnej takich relacji geopolitycznych, prawda, no to właśnie wyłonienie się po pierwszej wojnie światowej dużej liczby takich niezależnych państw, prawda, zostało uznane z punktu widzenia tej polityki balansu mocarstw jako utrudnienie, prawda, jako czynnik utrudniający balans sił. Komplikujący, tak. Komplikujący. I stąd jak gdyby cały czas widoczna taka właśnie niechęć do tego nowego żywiołu narodowego, który się wyłonił, prawda, no to widoczne, no potem choćby w polityce, prawda, jak mieliśmy odzyskiwać tą niepodległość, no to przecież stosunek Lloyda George'a, bardzo niechętny polskiej niepodległości był tutaj. Tym bardziej, że te wszystkie młode państwa jakby skonfliktowane były ze sobą. Tak. To znaczy tak, ale też jak zobaczyli, że powstanie śląskie się udały, to już nam dali Westerplatte na przykład, także to też się zmienia cały czas. To Anglicy nam dali właśnie Westerplatte. Druga rzecz to jest to, że no właśnie, pierwsza wojna światowa, która dała nam niepodległość, ale była wielkim wstrząsem właśnie, jak powiedziałeś, Kościół się nie upozbierał. Znaczy refleksjach społeczeństw europejskich na tą skalę zbrodni, która była przecież błogosławiona przez Kościół w jakimś sensie. Wszystkie kraje, które uczestniczyły, miały błogosławieństwo swoich hierarchów, prawda? Tak, Bóg się rozmnożył wtedy. Spowodowała, no co się wtedy dzieje? Mamy modernizm w Kościele, prawda? Mamy Maurice'a Blondela, mamy Teilharda de Chardin, mamy Leona Duczesnego i kilku innych, no nazwijmy to właściwie zbuntowanych, bo oni wszyscy dostali ekskomunikę w pewnym momencie, prawda, zbuntowanych myślicieli katolickich, czasami wręcz duchownych, którzy no chcieli, mówiąc, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, tak naprawdę ta modernistyczna refleksja uderzała bardzo mocno w
pryncypia papiestwa rozumianego takiego przedsoborowego, prawda? Dopiero ta myśl została w jakimś sensie przez Kościół zaabsorbowana na II Soborze Watykańskim, prawda? Jak już nie mieli wyboru. Jak już nie mieli wyboru i po II wojnie światowej tak naprawdę Kościół się skompromitował w znacznej mierze, prawda? Więc to, co mamy w tym momencie w Polsce, to mamy znowu kolejną falę reakcji kościelnych, prawda? Biskupi tutaj w Kościele Polskim okazują się być najtwardszym elementem takim integrystycznym, fundamentalistycznym tego kościoła trydenckiego, tak chyba należało jeszcze powiedzieć, prawda? Niektórzy. Którzy patrzyli ze zgrozą na ten francuski modernizm i rosnący też wpływ no, etyki protestanckiej na Zachodzie, prawda? Więc no, to tak też należy widzieć, że nie da się zrozumieć tej polityki kościoła takiej ultrakonserwatywnej bez tego tła europejskiego. Jeśli można zrobić taką wycieczkę tym razem w przód, czyli do naszych czasów, to ja zauważyłem, że obecnie wygląda to trochę tak, że partia rządząca dzieli się na właściwie dwa PiSy. Czyli jeden PiS to jest ten taki kościółkowy i on jest wzmacniany tą odnogą, jakby to powiedzieć, tą odnogą Gowinowo-Ziobrową, gdzie Ziobro jest tym bardziej epicentrum. I ten taki nowy PiS, czyli Duda Morawiecki, który jest bardziej amerykański niż kościółkowy. Nie wiem, jak to bardziej określić. I PiS na przykład teraz, pozwalając, żeby Ziobryści... Powiem ci, Piotrze, mówi się na to, że prawda jest prawica biała i prawica czerwona. Tak, ale gdybym mógł dokończyć zaraz... Tak, może i tak. Ale i w ogóle prawica świecka, prawica kościelna bardziej, bo to też przecież u nas też są przecież te wszystkie nurty. Proszę zwrócić uwagę, tylko dokończę tą myśl i już każdy będzie mógł się ustosunkować, bo boję się, że zgubię, a to jest dosyć może być interesujące. Więc proszę zwrócić uwagę, że teraz jak ziobryści i gowiniści spytali ni stąd, ni zowąd tego i ci pisowcy, którzy gdyby nie gniew Kaczyńskiego, to by do nich dołączyli być może. Oni spytali, czyli około jakichś tam 70 może pisowców, oni, czyli mniejszość, oni wszyscy spytali Trybunału o to, co spytali i mamy ten bałagan, który mamy, ale warto zauważyć, że PiS jakby się zaciął, bo nagle się okazało, że to, co podejrzewano już wcześniej, że są dwa PiSy de facto, taki PiS geopolityczny, Polska wielka, niezależna, współpraca z Amerykanami, z którymi ja nawet trochę sympatyzuję i są tacy, którzy są tacy kościelni i by chcieli nas przerobić na taką papkę średniowieczną. I ja mam wrażenie, że ten konflikt, on będzie narastał i to bardzo interesujące zmiany, tak swoją drogą. Ja bym powiedział, że są trzy elementy. Znaczy, pierwszy to jest... Tak, bo pierwszy to jest faktycznie takie ramię Kościoła w PiSie, tego właśnie fundamentalnego, którzy na poważnie traktują to, o czym mówią. I to jest jakby jedna frakcja. Druga frakcja to jest frakcja Ziobry. To są kompletni cynicy, ale uważają, że tym trzeba grać, że tymi fundamentalistami, że to jest droga do uprawiania polityki. I trzecia frakcja to jest ta właśnie frakcja Morawieckiego, która chciałaby lepiej wyglądać. Znaczy wie, że z tymi dwoma pierwszymi trzeba współpracować i że tak naprawdę to im zawdzięczają jakby funkcjonowanie w okolicach władzy, ale chcieliby lepiej wyglądać. To tak naprawdę mamy PiS, to jakby jest taka amerykańska partia republikańska, prawda? Ze swoimi skrzydłami i odnogami. Ale tak naprawdę są te dwie frakcje cyników. Znaczy Koalicja Obywatelska też troszkę tak wygląda, prawda? Ci, co by tak znaczy, nie, paranologią zaczyna tak wyglądać. Mamy taką amerykańską scenę polityczną. Tak, tylko że tak naprawdę PO to jest jakby lewe skrzydło frakcji Partii Republikańskiej, jeśli w ogóle można mówić jakby w ten sposób, ale to w opozycji są dużo bardziej radykalni niż kiedy rządzą. No, tak naprawdę mamy popis, prawda? Tylko część partii republikańskiej została wypchnięta i nie sprawuje władzy i bardzo z tego powodu jest urażona, przygnębiona i chciałaby, żeby było inaczej.
Okej, panowie, ponieważ chciałbym powoli podsumowywać, mam dla panów... Daj mi jeszcze jedno zdanie, prawda? O to, bo tutaj dobra, ale to już może będziesz miał pierwszy głos pod moim prośbie o podsumowanie. Bo ja chciałbym postawić przed panami bardzo trudne zadanie teraz. Mianowicie, gdybyśmy popatrzyli na teraźniejszą Polskę. Polskę po wojnie, gdzie mieliśmy prymasa tysiąclecia, prawda? Gdzie mieliśmy JPIT-u uwielbianego i uwiecznionego tysiącami pomników. Mamy Rydzyka dzisiaj. Jesteśmy jedynym krajem chyba w Europie, bo Irlandia już się zlaicyzowała, Hiszpania, totalny odwrót. W zasadzie jesteśmy taką ostatnią ostoją, ostatnią wyspą, szczególnie tu na północy Europy. I moje zadanie dla panów jest takie, jakbyście chcieli dzisiaj grupie na przykład, nie wiem, maturzystów w dwóch, trzech zdaniach wytłumaczyć, jakim cudem to się stało, dlaczego historia Polski tak się potoczyła, że mamy taki bajzel, jak mamy, bo de facto żadna z sił tak zwanych partyjnych czy dążących do władzy nie ma jeszcze dzisiaj na sztandarze czegoś takiego jak świeckie państwo, co wydaje się sprawą totalnie oczywistą, przynajmniej dla nas, prawda? Mhm. A oni wszyscy kręcą się wokół konfesjonału i XXI wiek, mamy loty na Marsa w przygotowaniu, a w Polsce no, ciemnogród. Jak to wytłumaczyć? Piszę czy historia teraz Polski daje podstawy do wytłumaczenia tego fenomenu? W jakimś sensie piszę tekst w tej chwili na ten temat, prawda? No, ale bym go widział w taki sposób. Prawda? To znaczy, jest u nas w Polsce ten cały idiom religijny bardzo mocno powiązany z no, mentalnością konserwatywną. No, mentalność konserwatywna w Polsce ma swoje oczywiste uzasadnienia, no, ponieważ my nigdy nie mieliśmy tutaj udanego modernizmu. No, w związku z tym mamy przechowane pewne schematy takie, w których właściwie Polska się jawi jako retropia, czyli kraina, gdzie jej najlepszy okres był w przeszłości. Prawda? My cały czas się odwołujemy do tych czasów sarmackich, czasów pierwszej Rzeczpospolitej Imperialnej, prawda? I te narodowe wspomnienia kontroli nad własnym obszarem rdzeniowym, samostanowienia w sensie możliwości organizacji przestrzeni i racjonalizacji jak gdyby w sposób autonomiczny, niezależny od potęg zewnętrznych, gdzieś tam się tli w tym naszym narodowym imaginarium. I to zostało zblatowane, gdzieś tam właśnie mówię, w tym okresie po powstaniu styczniowym jako w pewnym bardzo planowym działaniu z ideologią czy z religią katolicką. I teraz co się dzieje teraz, prawda? No, obserwujemy, prawda, właśnie z jednej strony, że ta retropia, ona funkcjonowała tak, że w przeciwieństwie do prawdziwych takich modernistycznych jakichś ideologii, które no, patrzą w przyszłość, prawda, i próbują adaptować sytuację zewnętrzną, tworząc jakieś czasami wręcz fantastyczne projekty, takie, które wymagają pracy wielu pokoleń, ale są skierowane w przyszłość, to u nas ten element wektora skierowanego w stronę przeszłości zajęło właśnie imaginarium katolickie, prawda? Czyli przyszłość jest eschatologiczna, a my patrzymy wstecz w stronę przeszłości jako okres pewnego ideału. Prawda? I to niszczy naszą ojczyznę już od dawna. Natomiast jakby obserwujemy w tej chwili, to piszą zresztą przecież dopiero co był artykuł Marcina Kędzierskiego w Klubie Jagiellońskim, prawda? Pod znamiennym tytułem Przemija postać tego świata. Prawda? Otóż katolicy, przynajmniej ci tacy naprawdę wierzący, prawda? Oni widzą i to jest, im się grunt usuwa spod nóg. Prawda? Z jednej strony oni widzą, dopiero co dzisiaj rozmawiałem z jednym z redaktorów więzi, który odszedł od kościoła, tak można powiedzieć. Prawda? Nie chcę już mieć z nimi nic wspólnego, prawda? To pod wpływem tego całego, tych wszystkich patologii, które tam się dzieją. Z drugiej strony sekularyzacja, która jest takim silnym impulsem, faktem społecznym w durkheimowskim znaczeniu, która jak gdyby postępuje, bo taki jest mega trend kulturowy i
na to tutaj lokalna jakaś polityka w ogóle nie ma wpływu, prawda? Ona się psącza wszystkimi porami tutaj. Do tego stopnia, że współczesne pokolenie po prostu w ogóle już nie rozumie tego języka, prawda? Nie ma tych wszystkich pojęć biblijnych, prawda, w głowie. Nie wie, czym jest grzech tak naprawdę. Znaczy, te całkowite niezrozumienie systemu pojęciowego, który jeszcze nam wpajano dosyć intensywnie, bo przecież ja odebrałem pełne wykształcenie katolickie, można powiedzieć łącznie z bierzmowaniem, prawda? Ale to właśnie to współczesne pokolenie już jest kompletnie tak daleko, że nagle ten wektor, który trzymał tutaj tą możliwość eskatologicznie budowanej przyszłości, zanika, prawda? I zostaje co? Prawda? Oni to widzą, że to się jak gdyby cały ten projekt konserwatywny tak rozumiany łamie, bo albo zostaje faszyzm, prawda? Jako, prawda, kolejny etap, czyli mamy tradycja zostaje tutaj zabsolutyzowana jako wolkizm, a potem faszyzm. Albo mamy tak zwany konserwatyzm integralny, który najczęściej się kończy jakimś eskapizmem a la René Guénon, prawda, który przeszedł na islam, prawda, bo już nie mógł funkcjonować w Europie, która się modernizowała właśnie. Więc to się zawali lada moment. Prawda? To oczywiście może to być 5 lat, może to być 6, ale nie 25. No po prostu już lecą, jak startuje rakieta, prawda, w kosmos, to widzicie, jak ten lód tak się sypie, prawda, to ono się właśnie sypie. No to, Zbyszku, trzymam cię za słowo, ja też głoszę hasło, że wkrótce będziemy mogli kupić bilety do muzeum pod tytułem Watykan. No i oby to było za 5 lat, trzymam kciuki. No dobra, pan Piotr. Można tak, więc tak, jeśli miałbym podsumować, to ja uważam, że z nami są jakby dwa główne problemy. Pierwsze to jest to, że do nas oświecenie przychodzi późno i jest podejrzane, bo przychodzi od Wettynów i od Augusta III zwłaszcza, który sam raczej je otwiera drzwi niż je świadomie wprowadza, więc to też jest taki potem syndrom oblężonej twierdzy. Dwa, że mamy tylko jedno oświeceniowe powstanie, czyli kościuszkowskie, które się nie udaje właśnie dlatego, że szlachta i kościół, prawda, nie za bardzo współpracowały, a później mamy już same tylko takie folkistowskie, może trochę właśnie z ducha powstania, jeżeli tak to można nazwać. Chociaż ja jestem strasznie ostrożny z tymi słowami na V i F, bo wiadomo, one oznaczają trochę za dużo rzeczy w dzisiejszych czasach. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, myślę, czyli to niedociążenie oświeceniowe, bo tu nie ma się co wstydzić, bo na przykład Hiszpania też nie miała tego. U nich pierwszy myśliciel naprawdę oświeceniowy to był zresztą mnich, Benito Feijoo i Montenegro, to są lata tam powiedzmy 1700 kilkanaście, ale i tak warto zobaczyć, jak wcześnie, prawda? U nas w tym momencie, w tym czasie przed Konarskimi to za bardzo nikogo nie ma. No jest Leszczyński, ale on jest bardziej Francuzem. No był jeszcze Bartolomeo de las Casas, prawda? Słynna debata w Valladolid, prawda? No tak, ale to jest troszkę inna kwestia. Tutaj to jest humanizm renesansowy, a ja mówię o takim właśnie naciskiem na to typowo oświeceniowe, na to bildung, na to wiara, że człowiek może nie jest super, ale potrafi się go trochę polepszyć i tak dalej. I my tego mamy mało. Potem mamy stan oblężenia z zaborów, więc wszystko, co obce, jest podejrzane i jest jak jest i się to nie zmienia. A trzy, że my musimy w wyborach zawsze wybierać, i to jest największa tragedia naszych czasów obecnych moim zdaniem, że my musimy zawsze wybierać między niezależnością i podmiotowością, i to reprezentuje PiS, albo między modernizacją, tak, ale słuchaniem Niemców generalnie. No i mamy jeszcze trzecią opcję, zapomniałem, muszę wspomnieć. Oczywiście mamy też Konfederację, czyli totalną szurię i całowanie Putina w tyłek. Tak, bardzo dobre podsumowanie. Pan Adam. Tak, więc ja bym chciał powiedzieć tak, że te nasze problemy, poza oczywiście historycznymi, biorą się między innymi dlatego, z charakteru naszej transformacji. Tak naprawdę przecież nie było żadnej rewolucji, tylko PZPR oddała władzę, bo nie miała żadnego pomysłu, jak to dalej ma funkcjonować. W związku z tym nie było żadnego demokratycznego przewrotu, nie było tak, że ktoś tą władzę sobie wywalczył w taki czy inny sposób. Władzę objęli wychowankowie Klubu Inteligencji Katolickiej,
którzy kompletnie nie byli przygotowani do jej sprawowania. W związku z tym cały czas te elity postsolidarnościowe mają głęboką nieufność do społeczeństwa. Bo po pierwsze, to społeczeństwo, homo politicus, to jest taki symbol określenia, to jest całe społeczeństwo wychowane przez komunę, prawda? No ale przecież wszyscy byliśmy wychowani przez komunę. Za wyjątkiem tych, którzy byli członkami klubu inteligencji katolickiej. Więc tak naprawdę... Oni też trochę. No, to, żaden z nich tego nie powie, prawda? Natomiast jakby chodzi mi o jakby o tworzenie sposobu myślenia tej klasy jakby rządzącej u nas, prawda? Której się wydaje, że rządzi. Więc po pierwsze jest to tak, głęboka nieufność wobec społeczeństwa. Mówi się, że społeczeństwo, będziemy tworzyli społeczeństwo obywatelskie, ale nikt palcem nie kiwnął w tym kierunku. Po drugie, to jakby świadomość tego, że dostało się władzę w prezencie. Czyli jakby nie było żadnej rewolucji, z nikim się nie wygrało. W związku z tym jest taki jakby brak zwycięskiej rewolucji, prawda? Nie można robić rewolucji, skoro się nie zwyciężyło. Więc jakby i po trzecie, to jest jakby całkowite odrzucenie PRL. Czyli nie można budować niczego, co miałoby jakiekolwiek związki z PRL-em. No to w tym momencie jakby nie zostaje wiele ścieżek rozwoju, prawda? No bo każda modernizacja przypomina PRL. Albo jest jakby z Francji czy z Niemiec, no nie daj Boże. Jesteśmy... Centralny port komunikacyjny. O tym społeczeństwie obywatelskim tylko jedna uwaga, prawda? Że z nim jest problem w polskich realiach takich, prawda? Że jeżeli uznamy... Nie ma go. Nie, ale właśnie, jeżeli uznamy Polskę za państwo słabo skonsolidowane, które tak naprawdę nigdy nie przeszło przez taki etap, prawda, mocarstwa absolutystycznego, nie miało tego oświeceniowego momentu, a za to było poddawane cały czas tym wpływom zewnętrznym, to zresztą na Węgrzech też to widać, prawda? To społeczeństwo obywatelskie w takim popperowskim rozumieniu jest widziane jako moment silnie ekscentryczny, który podważa państwo unitarne, tak naprawdę. Podważa zasadę państwa unitarnego, która jeszcze tak naprawdę tutaj się nie skonsolidowała w takim wymiarze. My się cały czas czujemy z tych czy innych powodów, Polacy w macie, zagrożeni. Prawda? Cały czas nam grozi kolejny rozwiór, nie wiadomo jak, albo że nas ukradną. Prawda? No i w tym sensie... Tak, ale to wynika też ze słabości władzy. Bo gdyby jakby... te elity przedstawiły jakiś plan rozwojowy i szukały dla niego poparcia, to też jakby byłoby z kim dyskutować. Znaczy, jeśli przedstawiasz swoje argumenty partnerowi, to też w pewnym stopniu go upodmiotawiasz. Prawda? Natomiast jeśli nie było takiej oferty, nie było dyskusji, bo przecież pierwsza i ostatnia dyskusja, jaką toczyliśmy, bo nawet o konstytucji nie było jakiejś wielkiej debaty. Byli ci, którzy mówili, że ona jest dobra i ci, którzy mówili, że ona jest zła, prawda? I tak naprawdę znaczy konstytucja nie została przyjęta większością głosów obywatelskich. To była mniejszość. Ludzie nie wiedzą, co tam jest w ogóle w tej konstytucji. Jeszcze jest ta kwestia, że rząd niby wizję ma, no bo są te centralne porty i oczywiście tacy korwinowcy powiedzą, że to jest oczywiście socjalizm i źle, Ale z drugiej strony jest słabe, bo nie ma wiary w własne siły, bo na przykład nie zagnało tych łamiących covidowe obostrzenia na przykład do domu. Znaczy rząd ma taką wizję, jaką mieli faraonowie, zbudujmy piramidę, czyli centralny port, prawda? Albo zróbmy przekop. To są inwestycje symboliczne, z których nie ma, nie ma żadnego efektu, poza tym, że są symbolami. Znaczy tu się nie zgodzę, bo tu jeszcze tak samo gazoporty, no jest trochę tej wizji. Znaczy, ale gazoport to jest PO. Koncepcja ja wiem, ale kontynuuję. No tak, no dobra. Ale władza w ogóle ma mało śmiałości, bo widać to w postępowaniu z rozmaitymi protestami w czasie COVID-u. Mówię o wszystkich protestach razem, ale prawda? To, bo tak, nie, to nie jest śmiałość, to jest kwestia słabości tak naprawdę tej władzy. Ona jakby potyka się o każdy problem, który się pojawia, który jest poważny. Ja wtedy do tego, że tworzę sobie problemy. Ale potykała się też jak gdyby... To jak gdyby panowie, cały może czas. Ja nie mamy tego, że tam prawo siły wykorzystam, ponieważ czas nam się nieubłaganie... Jeszcze jedno zdanie, panie Adamie. Tak. Tak naprawdę jedyna debata publiczna, jaka była, to była debata przed wejściem do Unii Europejskiej.
I to pokazało, że jeśli tą debatę się toczy, a ona się toczyła kilka lat tak naprawdę, i naprawdę się toczyła, to okazało się, że skutki tej debaty są takie, że do tej pory nawet jesteśmy społeczeństwem, które we wszystkich sondażach pokazuje, że jesteśmy euroentuzjastami. Mimo wszystko, to jest tak, że jeśli faktycznie z ludźmi prowadzi się rzetelną debatę, to skutki tego są wieloletnie. To znaczy, że to społeczeństwo obywatelskie mogłoby powstać, gdyby którykolwiek rząd byłby tym naprawdę zainteresowany. Znaczy, my jesteśmy euroentuzjastami, bo dostajemy stamtąd pieniądze. To niekoniecznie jest takie... Jasne. Ale też to... jest tak, że taka deliberacja jest strasznie czasochłonna, prawda? No... I też czasami ma dziwne skutki. To znaczy, no, Niemcy, którzy są świetnie zorganizowani, prawda, mają zasoby, ale jak właśnie w wyniku pewnej wewnętrznej swojej deliberacji wdepnęli w tą Energiewende, no to w jakimś sensie też ta Energiewende jest ich problemem dzisiaj, prawda? Są zakładnikami troszkę Rosji. Dobra. Tak. Widzę, że musimy bardzo szybko zrobić debaty pod tytułem Rola Kościoła we współczesnej Polsce. Już z góry zapraszam panów. Ale ciekawie. A dzisiaj zapraszam na debatę za tydzień. Będziemy mówić na temat islam, religia miłości i pokoju, bo jak wiecie, islam jest jeszcze bardziej zabawną religią niż katolicyzm, więc jest o czym gadać. A dzisiaj, no cóż, podsumujmy w dwóch słowach. Rola Kościoła w naszej historii. Długa, mętna i co można powiedzieć? Można by powiedzieć tak, życzmy sobie, aby za 10 lat na temat Kościoła w Polsce już tylko mówiło się w kategoriach historycznych. I to byłaby... Amen. I to byłoby pozytywne. Myślę, że doczekamy tego naszej debaty. Żeby Kościół był partią, a nie wszystkim, tak. Piękne podziękowania z mojej strony. Zapraszam do przyszłych naszych spotkań, debat we wtorki o 18:00. Będziemy starali się w miarę regularnie. A kolega Adam powinien mieć kamerkę, no bo jak nie widzę, to mi smutno. To ja mi też smutno, że nie widzę. Znaczy, mnie też jest w ogóle smutno i od dłuższego czasu. Tak. Dobra. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, trzymajmy się zdrowo.